Witam wszystkich. Dalej nieogolony youtuber z pięknymi włosami. I w sumie fajnie, bo nie można wychodzić z domu, to nie trzeba się golić, nie? I robię challenge teraz taki. Jeśli ktoś się ze mną wspiera mój challenge, to ich napisze logo, nie gul się. W sumie pytałeś się, czemu na logo? Zmienię mi na logopeda. Zmienię na logo, bo logopeda jest za długie moim zdaniem. Ten nick, ja go mam od bardzo dawna, ale mi się podoba, jak był mały, teraz mi się trochę mniej podoba. Więc przeciąłem go w pół. Żeby to ze starego zostało i powiedzmy tak. A no nie wiem. Zagramy z Zoe dzisiaj. Chciałem na rankedzie, ale na UNE nie wiem co się dzieje, ale szukałem mi gry 8 minut, po czym był Dodge i po czym szukał kolejne 4 i poszedłem na normala. Wbiłem się do jakiegoś party chyba od widzów. Więc nie wiem jakie to są dywizje. Ale fakt, że znalazł mi od razu jak dali lock-in, więc to mi się podoba. Można spotką zacząć, ale nie gram tego. Nie gram tej samonerki, więc chyba nie gram zacznę spotką. Nie gram tej samonerki, która zwiększa mi movement speed. Zoe się zrobiła ostatnio popularne. Ja nie przepadam za nią. Wydaje mi się, że jest fajną postacią, jak ktoś ją lubi grać, to jest okej. Okay. Ale ja mam z nią problem taki, że ona nie trafi tego Q, to jest bezużyteczne. Albo nie traficie A i musicie się wycofać w mid-game. A nie traficie w Q w late-game, w teamfightie Q, to też jesteście bezużyteczni. To jest taki trochę dziwny. Fakt, że może poskakać, jest masa playsów z tym W. No ale nie wiem. Przynajmniej mamy tą Star Guardian Zoe, bo wyleciała za klasza, pamiętam, za pierwsze miejsce w klaszu, więc może to przeznaczenie. Więc będzie Zoe na moim... Ja za mało grałem w Zoe, ale mniej więcej wiem o co nią trzeba zrobić. Widziałem, że w LCS-ach ją pikują, bo czytałem podobno, że to jest jeden z lepszych blend pików na midzie. Jeśli chodzi o taki proste, no małą postaci może ją skontrolować, a gramy na Kianę, więc zobaczymy. Ile nabije z tego dodatkowego ekspela użyję? Trochę bije. Wiem, że Zoe można zapuszować level, ale nie wiem czy chcę na Kayna. No to już jest problem, że nie znam obrażeń, bo byłem bardziej niż pewny, że dobiję tego miniona. Gramy pod ery. Niebieskie drzewko jest fajne, bo ma ten Nimbus Cloaka, czyli to co nam przyspiesza na summoner spellach, a na Zoe mamy... Na Kodak trochę gramy, mamy dużo tych summoner spelli. O, teraz została ładną bułę, tylko ja przez to miniona straciłem znowu. Więc nie wiem, czy to jest takie Worf. Plus Lee nie puszuje, bo odciąga moje miniony. O, wlazła w to. Co ja gram z Ignite, to mógłbym spróbować zabić teraz nawet, no. Ale gram z healem, bo najmniejszy cooldown. Czemu ja Ignite nie wziąłem? Czemu jestem taki... pezduś? No niby fajnie, ale tak też nic ciekawego. Zordowałem teraz, a mi się linia puszuje, nie mogę. No i przyjdzie Kente, zostanie bombla na ryj. Dałaś mi summoner spele teraz. Teleporta już nie można dostawać, nie? Znowu to wlazło. Ale nie trafię przez miliony, nie tak za długo już zwykłem. O, fajnie, minionku, że tutaj idziesz do mnie. Protobelt, fajny do ucieczki, do obrażeń. Ile to ma obrażeń ten protobelt? Tyle normalny? Czy to jest 120 ileś chyba? Nie wiem, czy go zostawić do ucieczki, czy teraz mini na przykład nie spuszować. Bo zaraz zostanę nowy, nie? To ma jakieś cooldown na wychodzenie z minionów? Nie jestem pewien, taki słabego ward dam, ale dam, żeby był. Ona cofnie chyba, więc puszujemy. Mógłby mi to przerwać na hama. A nie ma teleporta, no ma Ignite, oczywiście, że ma Ignite. Jest okej. Okay. Ma jakaś mała przewaga. Jest 10 milionów, na to nie jest taka mała przewaga w CS-kach. A ja bym grał z Ignite, to mógł pomyśleć, żeby ją nie zabić. Bucik jest ok na Kiankę. No nie wiem czemu tego heala wziąłem. Tak mi się wydawało, że heal jest fajny, bo ten movement speed jest masakrycznie duży. Popatrzcie, jak ja wcisnę heala, to mi się trzy movement speed proki wsadzają. Prokuje się jej W, że ona dostaje ten movement speed jak użyje summoner spella. Prokuje się movement speed z heala i jeszcze się z Nimbus Cloaka prokuje. I to jest takie fajne, no, na tej Zoe, no. Oj, za długo zlekałem. I dwa miliony przez to tracę, nie no, jednego. A ja nie dobiję tego, naprawdę szkoda. Tego też nie dobiję.
Tego też katapulty nie dobije. Ale troluje ten youtuber. Mam ignajcika, z tym można powalczyć. Nie, jakby ją zrafiło, to byłby cud. Widzę, że przechodzi na taktykę puszowania, mnie podbierze. Nie trafiła. Ja ją biję bezliczkami. W sumie ta R bije, bo to na każdy W też krokuje. Nie wiem, zabiła się. Znaczy, chciała skrócić dystans pomiędzy mną, ale i tak była na slowku. Więc nie wiem, co ona chciała zrobić. Ale ładnie, ładnie. Nieznany nam mnie pochwalił, cieszę się, dziękuję. W sumie to chyba jedyne, co mogła zrobić, ale jakby miała szóstkę, to było to ok, ja nie miała szóstki. Jak miała szóstkę, to nawet musiał słyszeć, tak mi się wydaje. Jeden plate, czy nie gridujemy? No już prawie on shotuje ten duży. Ale miała szóstkę, będzie chciała mnie spróbować zabić, tak mi się wydaje. To co cofniemy sobie. Mamy na to miszcze, więc jest spoko. Nawet nie wiem, czy nie złożyć tutaj. Co ten sprokował? A wlazła w to jeszcze, no mogę zobaczyć. Seeker Angrat mnie ciekawi, czy nie byłby taki głupi. Bo dżungle AD, nie? I mid AD to się opłaca. O, nie ma mobilitek, ale uważajcie. Dałem pinka, ale tak trochę nie w czas. Masz E? Powinni uciec, bo nie ma R-ki jeszcze. Nie ma R-kę. Dziś nie tu wierzę, co? My bad trochę, no. Jeszcze był tepek? Nie, co ja gadam. Dobra, powinien przejść linię, zamiast się patrzeć. Albo sam zejść na bota? Zejdziemy, zejdziemy. Nie wiem, czy przelatuje przez tą ścianę, to jest mój problem trochę. Moje zdanie, możemy się bić. Aha. Wow. Nie, to nie zabije. A może Kenny tu będzie recalować? Nie siadło, co? Zanim tu siedziała w krzaku. Plus jest taki, że linię spuszyłem na midzie i tej się puszuje. Zrobiłem Kianę, nie? Ale wszystkie samonery jakie miałem to wypierdzieliłem. Co fajna jest ta zrobienia, no, tylko ja się nie dziwię, że dużo ludzi ją tak lubi, no bo jest taka, te Q i E jest tak no-skillowe, nie? Bo to traficie E i macie w target, walicie po prostu te Q. Ale te skakanie z tym W po tych samonerach jest tak przyjemne, jak ktoś ma to ogarnięte i widzi to tak wszystko. Bo strasznie malutkie jest to samoner, nie jestem przyzwyczajony do tego łapania w ogóle, muszę na to bardziej uwagę zwracać. Taka moja oczywiście to jest mała ta. I nie mam jeszcze dobrze wyliczonego max range'a z Q na RC, ale to się nauczymy. Na przykład teraz nie wiem, czy mogę rzucić, mogę chyba już. Mogę i pizłem, że się obsrała się już. Takie małe to chyba nie. No, warto spróbować zawsze. Mam basic. O! Miałem basic ulepszony. No i to jest też o czym mówiłem, że znajomość postaci. Bo ktoś na przykład ma takie przedmioty, wie ile zada i wie czy dobije tą katapultę, no ja nie wiem no. No teraz mnie ładnie złapała. Ja nie mam summoneru, więc muszę uważać. Szkoda, myślałem, że ten minion umrze przed rokiem. Jak nie mam bombki, to chyba muszę po prostu nie walczyć z nią, tak mi się wydaje. No i teraz na ignite może zabić. Prawie. Warto próbować, idę. Kurde, teraz nie mam się przydało. Na cooldownie. Nie wiem, tam ktoś może pomóc?
Nie. Może jak miał R-kę małkę, ale nie miał niestety. Odpuść, 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 bo już nie gonię. Będą na bocie znowu, będzie ta. O, już tam jest. Znowu bili tak szybko, kurde. Dostaliśmy healek. Useful? Ja to moje dobijanie. Mam healka, więc powinien tu. Ale pizło. No git jest. Ale widział tego Kaina i tak wskoczył ten kot. Co jest zabawne trochę. A już mam piźnięcie, nie? Jeszcze buta nie lepsze. Dobra, zgridujmy tego wave'a, bo Kiana nie żyje. Może Kaina wyciągniemy z dżungli. Ile to bije w miniony? Bije trochę, dobra, da się tym dobijać. Ja pierdzie. Ja pamiętam, że ona na początku była broken, bo te Q miał jakiś chory ręcz na tych minionach, ale widzę, że to chyba zwrócili, nie? Że on rzuca jedno Q i to chyba cały, wszystkie 6 minionów zabijał, coś takiego było. I postać za tym jeszcze zabijało. Było coś takiego, jak wychodziła to Zoe, pamiętam, i ludzie na to narzekali. I tych jeszcze nie znam, kątów. No. Właśnie taka gierka stara, szponiała, platformowa. Polska to w sumie była taka właśnie, gdzie trzeba było znać kąty postaciami różnymi. Jak ona się nazywa? Galaxy, Arctic Galaxy, coś takiego? Nie pamiętam. Jak ktoś może kojarzy, ale to było cholernie dawno, to była jakaś platformowa gra, kiedyś w takiej gry się grało. Powinien ją dogonić? Nie. Spierdzieli, niepotrzebnie R-ki użyłem, no, my bad. To nie ma cooldownu tym pasem, nie? Ja mogę rzucić spela i potem jeszcze raz basic po tym, nie? Ale to chyba nie wyszło tak jak myślę. No za wolno zagram, wystarczył sam heal zagrać i potem wrócić. Barierka brzmi super. Mogę zejść na dół, mógłbym playta zebrać, ale zejdę na dół. Oj, chyba zły czas. Ja pędzę, pędzę. Widzieli mnie na wardzie, ale raczej się nie boją. Nie, no zabiję mnie, Kay mnie przeczuł. Wyczuł mnie jak świnie, no. Mógłbym tutaj ewidentnie przez ścianę, ale jak mi szybko R-kę zagrał, to nic nie mogę zrobić. A butem sobie chciał teraz ulepszyć. My bad. Tak mnie widzieli na wizji, nie? Ale jakby tu Kaina nie było, to bym posprzątał raczej. Ładnie. To jest chyba Worf. Wow, jeszcze... Jak to by tajmował ten Engar, to kozak. Ej, no Rakan, Rakan, halo! Halo, halo! Ale nie mam na butę, muszę tak złożyć. Co ten Rakanek zrobił? Erku już to. Jeju, co tu się dzieje? Coś tam dostało. Ale tego to przez tę ścianę w życiu nie złapiemy. Kurde, prawie. A wypiznęłoby mu to. Głowę mu to urwało. O, już jest w ściance. Nie, ja miniona tracę z tym spelkiem. Pechowo. A coś mi mówi, że on robi kurczaczki. Nie, nie ma, bo już się zrobił. Bo to jest taki fajna postać. Tragedii nie ma, ale nie jest też kolorowo, no to widzę, że z CS-kami jest problem. Bo tak ona ma strasznie małe CS-y, no właśnie, 50 CS-ów jest w plecy. Tu mam fajne Q. Druga Skyn będzie też, mi się tak wydaje. Ten Kain teraz będzie wszędzie chodzić. No, na wardzie stałem. Ja bym stąd uważał, bo to, że tutaj jestem, to wcale nie znaczy, że jesteśmy tak bezpieczni. Thank you.
Dobra, złapał ją. A nie mam spelu, żeby ją snajszować. Za szybko to rzuciłem. Fleszek przynajmniej stoi, no. Mogę tu przez gdzieś ściany to puścić? Nie, nie mogę. Nie wiem co ja zrobiłem, nie pytajcie mnie. Plan był dobry. Tylko, że nam 100 do 0 na serio ten zabił Rengara? Okej. Okay. Nie ma, jeszcze R-kę miał. Serio? Solo zabił? To jest Skein, co pierwszy złożył to i on tak napierdzia, że może tutaj Remindera pierwszy przedmiot złożył. I on tak nawala, co? Macie tabliczki, chłopy? Oczywiście, że nie. Gdzie są tabliczki? No okej, okay, będzie problemem. Znaczy, no wiecie, to jest okej, okay, ale przed Letality złożyć to i on tak dalej nawala? No okej, okay, nie wygra nigdy z setem 1 na 1. Chociaż może... W sumie powinien wygrać, nie? Bo no, może zawsze tego uniknąć, jak to dobrze zagra. Chwilek. Zresztą to samo dostaje cały czas. Teraz każda ściana jest niestety naszym wrogiem. To jest taki mały problem. Tu jest. Mam cię. Nie mam cię. Nie wiem, czemu tak tu chcemy wchodzić, bo ten Kane może być wszędzie. No właśnie. Serio, tutaj stał? Ja pierdzielę. Jak on nas widział, że my z Tribusza wyszliśmy? Pewnie w ścianie siedział, co? Nie, no my bad. Myślałem, że już do dżungli poszedł, on na nas czekał po prostu. Dobra, złóż mi to i złóż tą penetrację, bo oni żadnych rezistów nie mają. O, muszę się ogarnąć. Ja byłem pewny, że on się z górnej dżungli, chciałem sobie na midę po prostu zrzutować środkiem. No on pewnie ma, on, no tak, on ma teraz chyba 5 sekund cooldown na tą ścianę, to on jest wiecznym wardem tak naprawdę. To, że go nie zabiłem, bardzo mnie boli, bo dostał grubego shutdowna. Źle to zagrałem. No, gdybym grał perfekcyjnie to zrobił, to miałbym tu tyle kilków, kurde, za późno dałem sobie znowu. Ale ty masz, też nie masz tabliczków jeszcze, czemu wy tabliczków jeszcze nie macie? Grasz na AD, mida, topa i dżunglę. Nie, chyba wszyscy Polaki są. I napiszę. O! Co to jest? Za późno użyłem spela, co? I przez to ja nie zabiłem. Kain. Ale on nie żyje znowu. Też przeżył. Pędzę, lesi w moich nóżkach. Boże, nie umiem niczym trafić. Przynajmniej ich uratowałem, ale mida nie spuszowałem przez to. Kurde, aż mam młode nauczyć się grać ten Zoe, tak przygrać nią parę gierek. Bo to jest, no jak to jest taki dobry blindpick, to może bym się nauczył, ale ja mam innego blindpicka w mida. Moim blindpickiem mida zawsze było Oriana. Zresztą nie zdaje mało kontr na to jest. Smok jest w sumie stoi. No
Ale będą od mida teraz do mnie iść, pewnie idę na bota, bo tam nie powinien być jeszcze Kayna. Erkuje, erkuje, tylko czemu tak późno erkuje? To jest zawsze ten spadek. Rengar mógłbyś im pomóc, no i potem zrobić te buffy. Zrobił tego smoka? Zrobił. Słyszewała, nie? To więc w sumie dobrze słyszewała, bo za minion nie mam many. O, jaki masz Rikar w ogóle? To jest ta spaczona Star Guardianka. To nie ma to taka fajna. A tam jest walka, ale i tak bym nic nie zrobił. Nic nie miałem. Dobra, to i Rabadon chyba, no. Fajnie ma głos, nie? Taki ma trochę pozmieniany ten głos. Ten Rengar się mógłby przestać bić z nim jeden na jeden, to też sensu nie ma. Oj, to jest Viper dla Maokaja. Pędzimy, pędzimy, ile ile siły w naszych nóżkach. Tu ma fajne E. Co jest? On to tak stajmował, że tego nie przespało? Przesem przed w jego skoku pewnie Erka siadła. Jeśli to było zamierzone, to fajnie, no. On wlazł tego slipa. Za szybko go chłop opóźnił, ale dobra. Jak to działa w końcu? Jak ja go zrobię, to więcej aktywuję, ale w sojusznik też, nie? Chyba? Tylko... Ojej, trafiona, zatopiona. No trochę za późno, no. Dostał ktoś ty mnie, a tu jest Kayn. Czemu ja to tam rzucam? Teraz slipa jeszcze. Fajnie, że zmaszatował tego Rengara. Bo on kupuje jakieś buciki ioniczki, co to jest? Gdzie są tabliczki? Kolana, nie mam pieniędzy teraz. No, ja bym go wziął chętnie. O, fajnie, że mi dał. Nie wiem, jak ja tu mnie trafię. Nie, nie, nie. Co to było za ereczka? Nie, nie, do tyłu, do tyłu. Ja nie mam many, ja nie mogę się bić. Nie, no ja nie mam many, to jest taki głupi teamfight. Ja pierdzielę. Oj, Barona z tego mają. Niepotrzebny fight w ogóle. Dalej jest Shadows, to okej, no i może umrę. Am sobie tu potyrał, ale nie mogę, no. Nie wiem jak. Tak, no nie gra monofobana, to ma problemy z maną, tylko ciastka ma. Mam dwa samunery. Też mam wystakowane. Jeszcze to jakoś siadło? Jak tym cudem siadł ten slip tam? Jak się przedłużył ten slip, nie? Jeszcze animacja poszła mi ze starego położenia. Ej, na smoku nie będzie Kayna, no. Ale muszę ją zdążyć przejść, ale nie wiem, może go nie będzie. O! Mam ją. Nie przerywaj tego slipa tak szybko, ziomuś. Wróbks. 4-2.
Że może nie wiem, bo nie może napisać. Ej, smok, 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 smok. Mamy, będziemy mieć Soul. Jezus, Zoe z tym Inferna Soulem. Ja tu muszę jakieś takie w sumie nerf na Kane'a też, te w sumie te ściany, no. Leci już świnia. Zapraszam tutaj przez przejście przez to. Będę jeszcze Madonna zaraz. Może mi odda, co? Dzięki, bo mi brakuje. Czy tego małego dopierdzili? Czyli tak też można zrobić, nie? W drugą stronę, no. Dobra, badonka. A nie mam, bo ja nie kupiłem tego roda. Czemu ja tego roda nie kupiłem? LOL. Nie kupił mi się ten rod jeden, naprawdę? Co tu się dzieje znowu? Spełnisz się, a to jakieś katastrofy samolotnicze. No mam 9 kilku, więc podał, żeby coś tutaj youtuber pokazał, nie? W tej gierze. Ładnie ten ulgot klika, no. No ma tego tumbla zawsze, to jest ten problem. Splitują, no Kaina na bocie wyjdziemy, nie, ale on pewnie w sekundę. A my na pewno wysolujemy mu tego armora. Sędzigi tam widzę. W sumie Kain zamykał, no ja nie zamykałem. Ale nie ma smoka, ale nie widzę sensu bić się o coś takiego, nie? Wizji tu nie mamy, w ogóle nie wiem po co tam idziemy znowu. To jest głupie moim zdaniem. Dobra, Solę ją zrobił. On tu jest dalej w tym krzaku, jak chcesz go złapać. Zarąbiście, nic nie zrobił, fajnie mało tutaj go przytrzyma. Baron może? Nie zrobimy Barona z tego? Nie trafiłem znowu. Za późno rzuciłem. W sumie dzięki mnie wave'a spuszczało. Blue by mi się też przydało, jeśli mam być szczery. Też spokojnie już Barona zrobię, to przynajmniej te dwójkę weźmiemy. Cierka, no rzecz nieco daje. Cooldown pewnie spada. Oj, urgocik, rakanik. O Jezus, wszyscy tam. To mają Barona, chyba tego nie obronię bez many. No wszyscy tam nie musieliście wchodzić, się wpierdzierać. Nie wiem czy coś mi da stopaż, mi się wydaje, że jak się wyglebię, to już się wyglebię. Jeszcze żadnej wizji nie mam na tym Baroniku. Nie, mida puszyłem. Nie no, Kain Darki na pewno nie zrobi solo Barona. Nie wiem czy kurczyć pierwsze, czy... Nie mogę umrzeć, muszę pamiętać. O, shit, ale siadło. Nie trafiłem za szybko. Ale i tak, dostała takie długie slipa, dostała. Bez wejdu mieli ciężko, no ładny bąbelek siadł. Sleepy Trouble Bubble. Idę na mida. Jakiś summoner bym się z minionków przydał. Niczym nie trafiłem, zabiłem ją. Ale mnie jest trochę szkoda tej Kiany. Znaczy miałem rękę na stopaczach, jakby się R-kę zagrać.
Ja bym sobie te blue bardzo chętnie zrobił. Plus widzę, że się to puszuje. Nie wiem, czy my tego jesteśmy odporni. A, ba, jeszcze ten wstaje. Ja pierdzielę, dobra, na szybko zróbmy tego. Odpuszujmy to na szybko. No, ale Kaina nie ma na smoku. Dobra, więc raczej zrobił, nie? Musimy im dobić pięte, że mnie tam nie ma. O, już tak nie bije dużo w te minionki, jak mi się wydawało. Smok, Rengar, gdzie ty idziesz do bazy? Masz lowka, ale my smoka oddamy, jak tego nie zrobimy teraz. To jest nasz soul, ziomeczki. Ja wiem, że sam przepierdziłem, ale to nie wiem, czy to by wie, że na nie zrobiła ta linia. Nie, nie siadło. Nie zagrałem tego najlepiej, ale no sorry, ale troszkę dziwne, że oni woleli spuszować tam te dwa bicie niż smoka zrobić. Prawie mnie to zdziwiło, jeśli mam być szczery. Jest sens Morello robić? Nie, bo to Morello i tak nie aplikuje tego w ogóle. Nie ma chyba najmniejszego sensu. No za nie, bo po prostu skończę, nie użyję tego stopwatcha, ale będę już mieć przynajmniej na zawsze zonie teraz. No i Void Staff, ponieważ jakieś resisty idą, co? Są merce jakieś? Karmo zabrał Void Staff na supporcie, co jest? Jest jedynym apekiem, nie? To Rabadona mogę. A idą Barona. To, że Soula straciliśmy, to mnie trochę martwi. Czemu żadnej wizji nie ma w tej gierce? Halo. Czemu Rakan Golemy robi zamiast Warda postawić? Chyba prawo brązu nagrywam. Możliwe, że nagrywam, nie wiem. Czemu Rengar stoi w miejscu, jak ta Venice ewidentnie tutaj sama była przez chwilę. I znowu są beze mnie, się biją. Rengar na tej epce spierdziela. Ładnie, ładnie, jak zabiję? Sokozak. Rakan Golemy robi 6 minut. Ja nie mogę z tego. Zabijcie tego Kayna przeze mnie. To jest chyba okej, okay, to jak Vayne nie ma. Wow, ładna snajpa. Dobra, go Baron, go Baron. Vayne sama nic nie zrobi, to może być tam go Baron, go Baron. Rengar zdąży na czas. Rakan Golemy zrobił, bo dłota nie w ogóle nie przeciągnął nawet. A już, nie winię go. Może takie emocje ma. Rozenher nie jest taki głupi na pierwszy przedmiot. Czy to jest build, to nie jest najgorsze. Raczej są lepsze przedmioty, ale nie jest dobry. Na ich team, moim zdaniem, to jest okej okay nawet. Rengar powinien idealnie przyjść na smite'a. No, chcą dla mnie Barona zostawić w sumie, no. Mogę zostawić. Następna dusza, trzeba walczyć. Mamy czerwonki w ogóle jakąś? Jedną mamy, to ja kupię. Super. Kręgam, gdzie można ratować Vayne, to jest, my wygraliśmy tą grę. Dobra, miał Baron, smajta. O, no taka próba, nie winię tego. Bo to jest taka próba, co ma małą szansę wyjść, ale jak wyjdzie, to grę można wygrać, nie? To co zrobił ten set. Mógłby Rakana, a czy mógłby Rengara wyrzucić i potem przyjść do tego Barona, bo to jeszcze lepiej wyglądało. Tam są wszyscy. Oj, chyba Urgocika nie pokonasz, tak mi się wydaje. Kenny, tak nieważne jak silny jesteś. Erkuj, Erkuj, nie. Kurde, prawie bym to siadł. Żadny samunerek niestety nie podszedł. Jedyne, jak zabij, można zabić, to jak ją zaskoczysz, no. To jest jedyne, gdzie można zabić. No, na sezon duszę walczymy, ziomeczki, na pewno. Nie wiem, czy to jest teraz mądre, żeby iść po Blastnik Wanda. A idę, bo on tak mi zniszczy tego Warda. W sumie tu mogę jeszcze zobaczyć, czy jest jakaś wizja.
Pink uratowany. No w sumie jak nie ma Kane'a, to można grać ofensywę, nie? Blue się zaraz respi. O nie, mam teraz cooldown. Blue jest bardzo dla mnie przyjemne. Przez te krótkie ściany to bardzo krótko widzę, że leci też te. Ja potrzebuję wardy mieć, jak gram taką Zoe. Nic nie dostał. O! Nie, co, gdzie te kurzu nie za szybko je zagrałem. No tego barona niby mamy, nie? Tu jest fajna ściana do bąbelków. Nie trafiłem znowu. Ja ten Ari dostałem. Dobra, leci we mnie jak głupasek. Ja chciałem ją zabić na dwóch fleszach, nie pytajcie w sumie. Wam nie odpowiem. No chodźmy na Saula, teraz macie rację, teraz ja przesadzam. Ja tam od razu idę, bo to jest ważne, zbyt ważne, żeby tak sobie piechotą iść. A jak się wywalą, to moim zdaniem ten Saul jest ważniejszy. A jak nie ma Kaina, to mamy perfekcję, mamy pewność, że go zdobędziemy. O! Nie wiem, czy to doleciało, czy nie. Fajne buły takie już z shotguna strzelam. A ta wani tu idzie, nie wiem po co. Uratował mnie ten małpiek w sumie, no. No jak się te samonery zbiera, to super to jest, jak się to widzi. Nie skończymy tego? Mamy solo, więc ja rzadko mało widzę szansę, żebyśmy tą grę przegrali, ale na siłę możemy to spróbować skończyć. Bo to jest jednak wejść, ja się troszkę boję. Na działę to wie, no, działa to na wieży, no działa. Przynajmniej dwa na raz rzucę. Jest fleszek. O, zabiła mnie. Zabić youtubera po prostu, co to było? Jaki wjazd we mnie ta wejść zrobiła. Kryty jeszcze, no już ma, ile ma procent? Mało ma, 50% ma. Nie była to najczystsza gra Zoe w historii, ale nawet było śmiesznie, mi się podobało. Dajcie znać, czy on się Zoe podoba.